Z dedykacją dla nowo wybranego prezydenta Polski Andrzeja Dudy fragment o tym. Nie rzucę heni, wszak to cud, drażniący i szalony, co w grocie nocy toczy miód, siostrzany kwiat safony. Wielu z nas, z naszych słuchaczy i naszych słuchaczek, może się zastanawiać, czy to aby na pewno słowa roty? To na pewno nie jest ta rota, którą poznaliśmy w szkołach, ale jest ona autorstwa tej samej Marii Konopnickiej, która napisała wariację na temat swojego najbardziej znanego utworu, nazwała go Grota, G-Rota. Tak, to właśnie o Marii Konopnickiej i o Marii Dulębiance dzisiejszy, czwarty już odcinek naszego podcastu Queer Story, historie osób LGBT+. Witamy wszystkich. Cześć Basiu. Cześć Maćku. Nasza pierwsza bohaterka była kiedyś znana głównie z naprawdę nieznośnie nudnych lektur szkolnych, a druga była nieznana w ogóle, a obecnie są ikonami polskiej społeczności LGBT. Maria Dulębianka dodatkowo zaczyna być w końcu znana ze swojej działalności w ruchu emancypacyjnym. Maria Konopnicka była pierwszą bohaterką, którą zajął się Krzysztof Tomasik, autor książki Homobiografie, z której będziemy korzystać w następnych przynajmniej dwóch odcinkach. I na pewno też kiedyś zdecydowanie do niej wrócimy. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Krzysztofowi Tomasikowi za jego wkład w odzyskiwanie historii osób LGBT. Tak, jego książki i artykuły z repliki i wywiady są dla nas naprawdę nieocenionym źródłem. Ale zacznijmy od kilku faktów na temat Marii Konopnickiej. Urodziła się prawdopodobnie w 1842 roku. Nie wiemy tego na pewno, bo Konopnicka często odmładzała się od parę lat, ale o takim jej kreowaniu wizerunku opowiemy trochę później. Urodziła się w Suwałkach i jako młoda dziewczyna już w wieku 20 lat, bardzo typowo, wyszła za mąż za 12 lat starszego Jarosława Konopnickiego i miała z nim w ciągu 10 lat 8 dzieci. Ale pod koniec lat 70. Konopnicka podjęła decyzję o odejściu od męża. Nie rozwiodła się z nim, tylko po prostu przeprowadziła się do Warszawy razem z 6 dzieci, bo dwoje umarło przy porodzie. I skupiła się wtedy na swojej karierze. To znaczy udzielała korepetycji, tak żeby utrzymać swoje dzieci. W tym czasie kochali się w niej różni mężczyźni, jeden nawet 22 lata od niej młodszy. Zabiegał o nią przez 2 lata i w końcu popełnił samobójstwo. Ale ona wszystkie te zaloty odrzucała. Była wtedy skupiona na swojej karierze. Tak, na swojej karierze, na życiu zawodowym. Głównie właśnie w latach 80. skupiała się na budowaniu swojej pozycji w świecie literackim. Początkowo tak naprawdę była uznawana za kontrowersyjną autorkę, szczególnie dla środowisk katolicko-narodowych, co w sumie ciekawe z dzisiejszego punktu widzenia, ponieważ właśnie w tych środowiskach jest uznawana za pewnego rodzaju wieszczkę i ikonę. Na przykład pierwsza jej książka, czyli 3 sceny dramatyczne o tytule Z przeszłości z 1881 roku, opowiadają o ludziach nauki prześladowanych przez chrześcijan. Tutaj jednak muszę powiedzieć, że Konopnicka wierzyła w Boga i często powoływała się na Niego, jednak była przeciwniczką instytucji kościoła katolickiego. Oprócz tego, oprócz tej książki, była także redaktorką naczelną kobiecego pisma Świt, którym pisała w latach 84-86. Czy mogę ci tu przerwać takim cytatem, który jestem zachwycona tym cytatem. Jest on z katolickiego pisma Rola, który pisze, że na łamach pisma Świt uprawiano postępowy, czyli pogański liberalizm z przymieszką żydowszczyzny. Tutaj też warto wspomnieć o świadomym kreowaniu wizerunku Konopnickiej, która nie była taką znowu narodową wieszczką i matką Polką, za jaką powiedzmy się podawała. Miała różne poglądy, podejmowała odważne decyzje, również twórcze, ale... Nawet wybór życia bez mężczyzny jest już... Dosyć śmiałą decyzją. Tak, a dalsze wybory są jeszcze śmielsze, ale jak inne twórczynie tamtych czasów, jak na przykład jej przyjaciółka Eliza Orzeszkowa czy Maria Rodziewiczówna, musiały z pełną świadomością czasów, w jakich żyły, jakoś nadrobić sam fakt, że wyłamały się z takiej tradycyjnej roli kobiety, jaka została dla nich napisana, i dlatego właśnie podkreślały tą bogobojność, czy na przykład
Konopnicka podkreślała to, jak ważne są dla niej jej dzieci, co, jak potem powiemy, no wcale takie, tak nie było, tak prawdziwe. Tak, tak właściwie jej relacje z dziećmi były dosyć specyficzne. Dzieliła je po części na te lepsze i gorsze. Na przykład, gdy jej najmłodsza z córek poszła do szkoły, Konopnicka wyprowadziła się z Warszawy, podróżowała, ale o tym jeszcze za chwilę. Konopnicka wyrzekła się również swojej córki Heleny, która podobno była niepoczytalną kleptomanką. Ale w kontekście podróży warto zaznaczyć, że nie podróżowała sama, bo pod koniec lat 80. XIX wieku poznała Marię Dulębiankę, wtedy młodą malarkę, później publicystkę, feministkę i ważną postać ruchu emancypacji kobiet. I szybko zaczęły wspólnie podróżować po Europie, głównie po południowej części Europy z powodu złego zdrowia Konopnickiej, której służył tamten klimat. Natomiast w latach 90. osiadły w dworku w Żarnowcu, który notabene został ofiarowany Konopnickiej jako dar od narodu za jej niezwykłe zasługi. I dwie kobiety razem tam zamieszkały i w tym okresie powstały najbardziej znane dzieła Konopnickiej. W Żarnowcu nie mieszkała ze swoimi dziećmi. W tamtym okresie już utrzymywała z nimi tylko takie listowne relacje, przesłała im pieniądze, ale mieszkała z Dulębianką. Wprowadziła ją do kręgu rodzinnego, w listach do dzieci, mówiła o niej otwarcie, nazywała ją Piotrkiem lub Pietrkiem z powycieranymi łokciami. Tak, i trzeba też zaznaczyć, że tak jak ich wspólne podróże teoretycznie nie świadczyły o tym, że dwie kobiety są partnerkami, bo może według niektórych były po prostu bliskimi przyjaciółkami, tak już fakt zamieszkania wspólnie w dworku jest dosyć jednoznaczny. Ich związek reprezentował ten typowy podział na butch i femme. Chociaż to starsza o 19 lat Konopnicka nosiła suknie i kapelusze, miała kwiaty we włosach, a młoda Dulębianka nosiła surduty, monokl, krótko przystrzyżone włosy, jeździła konno, polowała. Było to dosyć typowe w związkach kobiecych w tamtych czasach. Jak pisze m.in. Romana Pachucka w swoim pamiętniku, powołując się właśnie na różnego rodzaju pary z tamtych lat, zawsze jedna z partnerek zmężczyźniała się zewnętrznie. Mówi tak m.in. właśnie o parze Konopnicka-Dulębianka, ale i o ich przyjaciółkach, czyli Paulinie Kuczalskiej-Reinschmidt, Józefie Bojanowskiej, Stefanii Wechslerowej i Zofii Poznańskiej, jak i o Helenie Weichert i Marii Rodziewiczównej. Powiedzieliśmy już trochę o Konopnickiej, a teraz skupmy się na drugiej, nie mniej istotnej bohaterce naszego odcinka, czyli na Marii Dulębiance, która na początku była obiecującą malarką, skończyła słynną pensję Maliszewskiej, chciała studiować na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale nie mogła, ponieważ była kobietą. Uczyła się więc u samego Jana Matejki. Próbowała go wtedy też przekonać, że trzeba walczyć o otwarcie szkół wyższych dla kobiet. Wtedy Matejka odpowiadał jej: ja już nie mam na to siły i czasu. Możliwe, że w tamtych czasach urodziła się w niej ta myśl o emancypacji kobiet z tego powodu, że nie mogła studiować wymarzonego malarstwa. Wyjechała więc do Paryża i do Wiednia, gdzie studiowała. W Warszawie była uczennicą Wojciecha Gersona. Była wymieniana obok Olgi Boznańskiej jako niezwykły talent, a jej studium dziewczyny kupiło Muzeum Narodowe w Krakowie. Specjalizowała się w portretach kobiet i gdy już związała się z Konopnicką, mając 28 lat, właściwie do tego sprowadziła się jej kariera artystyczna, do portretowania swojej partnerki. Ale w momencie związania się z Konopnicką przede wszystkim zawiesiła działalność artystyczną i skupiła się na innej działalności. Już w trakcie wspólnych podróży z Konopnicką Dulębianka zaangażowała się głównie w sprawy społeczne, szczególnie w emancypację kobiet. Zaczęła intensywną działalność publicystyczną. W różnych krajach w Europie wygłaszała przemowy na temat sytuacji polskiej. Była ogólnie jedną z najbardziej aktywnych polskich sufrażystek. Poświęciła się w tej działalności feministycznej, a Konopnicka ją w tym wspierała, chociaż sama nie była zwolenniczką takiej rewolucji, ale bardziej ewolucji.
w 1908 zrobiła rzecz spektakularną. Postanowiła bowiem kandydować w wyborach do Sejmu Galicyjskiego, podczas gdy przecież wtedy kobiety nie mogły ani głosować, ani brać udziału w wyborach. Natomiast ona przeprowadziła całą kampanię, ogłosiła program wyborczy i wygłosiła bardzo odważną mowę, którą Konopnicka opisała w ten sposób. Zamieszanie rwetę, spisanie na gwałt kandydackiej mowy, z jaką każdy kandydat na zgromadzeniu wyborów stanąć musi i wypowiedzieć swoje stanowisko przyszłe do wszystkich spraw, jakie leżą w kompetencji Sejmu. Kwestie agrarne, szkolne, samorządu, miast itp. A w dodatku przedstawienie stosunku swego do sprawy Żydów i Rusinów. 2 dni, mowa gotowa. Dulębianka z wypiekami na twarzy, nie je, nie śpi, tylko pakuje w siebie brom, który nic jej nie pomaga. Wyjeżdża, jedzie na Peszt. W Peszcie zatrzymuje się dzień, żeby trochę opanować i siebie, i mowę. Po 2 nocach podróży staje we Lwowie w piątek rano, a w piątek o 4 ma mowę. Odbieram depeszę w sobotę. Dobrze. Co ciekawe, oddano na nią aż 511 głosów, które oczywiście unieważniono, bo była kobietą. Ale sama akcja jest naprawdę godna podziwu. Zdecydowanie. Jednak zaraz po tej ciekawej kandydaturze, a mianowicie w 1910 roku, Maria Konopnicka umiera. Jeszcze przed samą śmiercią pisała do swoich córek listy, w których mówiła, jak bardzo dulębianka była dla niej wielkim wsparciem jako partnerka. Prosiła je o opiekę właśnie nad dulębianką. Jednak dzieci nie spełniły woli zmarłej matki. Dulębianka została wyrzucona z dworku i musiała tak właściwie rozpocząć życie na nowo. Tutaj przytoczę wspomnienia Leszka Solińskiego, czyli partnera Białoszewskiego, który wychował się w Żarnowcu, tak właściwie już po śmierci zarówno Dulębianki, jak i Konopnickiej, jednak poznał córkę Konopnickiej, Zofię. Okazało się, że córki Konopnickiej były bardzo zazdrosne i zdecydowanie nie lubiły Dulębianki. Być może przez to, że właśnie to dla niej i dla swojej kariery matka je opuściła. Co jednak jest dosyć dziwne, ponieważ Zofia, córka Konopnickiej, sama zajmowała się polityką i tutaj tak właściwie mogłaby znaleźć jakąś wspólną więź z Dulębianką. Dulębianka zajęła się oczywiście Konopnicką również po śmierci, a mianowicie zorganizowała jej pogrzeb w Lwowie, który był wielką demonstracją patriotyczną. Wzięła w nim udział blisko 50 tysięcy ludzi, jednak nie wzięło w nim udziału duchowieństwo, które jednak sprzeciwiło się kontrowersyjnemu życiu poetki. W taki oto sposób Dulębianka, zaczynając trochę nowe życie, w 1911 roku tworzy Wyborczy Komitet Kobiet do Rady Miejskiej w Lwowie. W latach 1911-13 zajęła się także redakcją dodatku do Kuriera Lwowskiego. Dulębianka w ogóle powinna być naszą współczesną ikoną, no bo posłuchajcie, nie ufała żadnej partii politycznej, była gorącą przeciwniczką kapitalizmu, ostro krytykowała narodowców, napisała w którymś momencie, że idea narodowa zapewne jest wielką ideą, ale nie w rękach drobnych kramarzy ducha handlujących nią, jak się handluje świętościami pod murami Częstochowy. Rozszerzcie wy tego Boga narodowości, bo takim, jakim go czynicie, może narodowość zohydzić. A już we Lwowie jej działalność tylko się rozszerza, bo zostaje kustoszką na wystawie sztuk pięknych, kontynuuje działalność społeczną, organizuje klub dla dzieci ulicy, redaguje Głos Kobiety, dodatek do Kuriera Lwowskiego. Związuje się też z kobietą, z Sabiną Jaworską, ale już kilka lat później zaraża się tyfusem. Gdy pomaga żołnierzom podczas wojny polsko-ukraińskiej, umiera w 1919 roku. I jej pogrzeb to równie duże wydarzenie. I tutaj, co ciekawe, zgodnie z życzeniem Konopnickiej, Dulębianka została pogrzebana razem z nią. I tak naprawdę nie sprawiało to żadnych problemów przez parę lat, jednak w 1927 roku ktoś nagle zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak, że dwie kobiety są w tym samym grobie, Niespokrewnione ze sobą. niespokrewnione ze sobą, już komuś zaczęło to przeszkadzać i ciało Dulębianki zostało przeniesione na cmentarz Orląt. Można tak właściwie powiedzieć, że to przeniesienie ciała Dulębianki w 1927 roku do innego grobu zapoczątkowało pewnego rodzaju wymazywanie jej z biografii Konopnickiej. Zresztą w książce
z 1963 roku Marii Szybkowskiej pod tytułem Konopnicka, jakiej nie znamy, mimo iż autorka nie poruszyła w niej tematu homoseksualności poetki, tylko ją odmitologizowała, już ta spotkała się z oburzeniem. Tak naprawdę pierwszy raz o relacji Dulębianki i Konopnickiej wspomina dopiero w 1999 roku Sławomira Walczewska. Można powiedzieć, że właśnie od tego czasu pojawia się zarzut kłamstwa Konopnickiego. Powróciła ta kwestia zdecydowanie w ostatnich latach i co wręcz dziwne, zaczęto o tym nawet mówić w Sejmie, powstały ankiety społeczne, czy w ogóle co ludzie myślą na ten temat, jakby mieli cokolwiek sądzić na ten temat. Niektóre bibliotekarki w szkołach mówiły, że nawet jeśli to prawda, to nie powinniśmy mówić o tym, ponieważ Konopnicka jest patronką wielu szkół w Polsce. Skandal. Jednak muszę przyznać, że dzięki tej debacie wyszło coś dobrego, ponieważ mówimy już w końcu o Marii Konopnickiej jako o ikonie LGBT. Między innymi też dzięki temu powstał spektakl o mężnym Pietrku i sierotce Marysi, Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina, który miał premierę w 2018 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu. Można powiedzieć, że odzyskaliśmy właściwie te dwie postaci z historii, bo teraz wpisując w Google którekolwiek z tych nazwisk, wyskakuje przynajmniej kilka artykułów z popularnych portali i już zawsze wspominana jest ich relacja Konopnickiej i Dulębianki. Dulębianka sama zaczyna być w końcu znana, w końcu zaczynamy kojarzyć ją z jej niesamowicie szerokiej, bogatej działalności i istotnej roli w ruchu emancypacji. No i a sama Konopnicka jest naszą prawdziwą ikoną LGBT. Szkoda trochę, że mam wrażenie, że jedyną, jeśli chodzi o takie znane lesbijki, że współcześnie nie mamy tak wielkich postaci, które możemy kojarzyć z naszą społecznością, ale mam nadzieję, że to będzie się zmieniać. Niech zmieni się jak najszybciej. Lesbijki, bądźcie widoczne. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do następnego razu. Pa!